Hej, witam Was. Jak widzicie, na starym magazynie coś się dzieje. W związku z tym, że tutaj już jest magazyn nowy z ogniw od LG odpalony, działa sobie od tygodnia bez problemu. Dom pracuje praktycznie w 100% z tego magazynu. Postanowiłem po 2 latach, no to nie są pełne 2 lata, bo pełne 2 lata minie w marcu 2023 roku, ale są to 2 pełne sezony i powiedzmy prawie 2 lata ciągłej pracy tego magazynu. Non stop, zima, lato, jesień nie ma znaczenia, ponieważ ten magazyn w lecie pracuje ze słońca, a w okresach przejściowych jest ładowany z sieci, o czym już nieraz wspominałem, ale to nie o tym dzisiaj. Tak więc na chwilkę zastopowałem magazyn pierwszy z ogniw 18650 i postanowiłem zrobić 2 rzeczy. Po pierwsze, chcę przeglądać wszystkie ogniwa, wszystkie bezpieczniki połączenia i sprawdzić, co się działo przez te 2 lata właśnie w tym temacie, czy tutaj coś się powysadzały bezpieczniki, czy jakieś połączenia poleciały i tak dalej, i tak dalej. Drugą rzeczą będzie powiększenie magazynu, ponieważ ten magazyn, jak budowałem, miał założenia, że będzie miał około 40 kWh i tyle faktycznie miał. Jednak pierwszy magazyn ma pojemność 45 kWh. Między nimi jest te 5-6 kWh różnicy i chciałem to po prostu wyrównać, ponieważ robiłem testy. Zobaczcie, o co chodzi. Jaka jest główna wada łączenia starego magazynu na starych ogniwach i nowego magazynu na nowych ogniwach. I teraz tak. Falownik wpycha w tym momencie 80 A do magazynu. Z czego do magazynu na ogniwach 18650 idzie tylko 25 A, a do naszego nowego magazynu idzie 56 A. Czyli jak widzimy, jest dwukrotna różnica przy 80 A. Ta różnica wychodziła około 2-3 A przy małym natężeniu. Tutaj już niestety przy dużo większym natężeniu różnica jest dużo bardziej widoczna. I tak to wygląda. Im bardziej te magazyny oczywiście będą naładowane, ta różnica w natężeniu będzie się zmniejszała i będzie dążyła do zera. Ale mnie, żebyście wiedzieli, że tak właśnie wygląda i takie są konsekwencje łączenia różnych baterii o różnej wydajności, mimo że pojemność jest zbliżona. I jak sami widzicie, przy małych obciążeniach te magazyny pracują w miarę równo. Różnica między nimi nie jest duża, jest akceptowalna w 100%. Jednak przy dużych obciążeniach już widać, że jest niestety wychodzi już ta duża różnica. Nie jest to jakiś dramat, ponieważ jeżeli to obciążenie spadnie, magazyny będą się wyrównywały. Jednak chciałem spróbować pewnej rzeczy, ponieważ różnica w pojemności między tymi magazynami jest około 5-6 kWh. Ten ma 45-46 kWh, ten ma 39-40 kWh. I być może ten cały temat wynikać właśnie z tego, że jest to po prostu różnica pojemności, tak? Czy mam rację, czy nie mam racji, wyjdzie po modernizacji magazynu pierwszego. My wracamy do tego tematu, już Wam pokazuję, co w tej chwili robię. Wcześniej miałem tutaj pakiety, to jeszcze są stare pakiety. Pakiety 6P. One są połączone po 6 sztuk równolegle. Nowe pakiety są łączone po 7 sztuk równolegle. Magazyn zwiększy swoją pojemność o około 6-7 kWh, tak sobie to mniej więcej obliczyłem. I tutaj już pierwszy szereg jest skończony. Nie będzie magazyn o pojemności 40, a magazyn o pojemności 47-48 kWh. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie, ale na razie niby moje obliczenia sprawdzają się i zobaczymy, jak to wyjdzie. Co już zostało przeze mnie odnalezione, a więc na pierwszym szeregu był wyrzucony jeden bezpiecznik. Na 60 bezpieczników, które są tutaj w połączeniu równoległym do samej góry, jeden bezpiecznik był wyrzucony, co oznacza, że jeden z tych pakietów już na pewno nie działał podczas pracy magazynu, a mimo tego magazyn pracował równo. Kolejną rzeczą jest to, że w pakietach występowało kilka ogniw, które pordzewiały i to pordzewiało dosyć konkretnie. W pierwszym szeregu znalazłem 10 ogniw. 10 ogniw, które mocno pordzewiały. I jak widzicie, w
tych pakietach, gdzie znalazłem te ogniwa, wymieniłem koszulki na czerwone. Jest to znikoma ilość tak naprawdę, ponieważ 10 ogniw na pakiet, gdzie tych ogniw tutaj było 360, to jest dosyć mało po 2 latach pracy. A te ogniwa, po prostu to jest moja wina. Prawdopodobnie przepuściłem te ogniwa, segregując. Być może widziałem, że delikatnie drzewieje i po prostu chciałem dać im szansę, bo uważałem, że tu się nic złego nie stanie. Jednak jak sami widzicie, a zaraz Wam pokażę zresztą. Tak wyglądają ogniwa, które 2 lata temu dałem szansę, bo były troszeczkę podrdzewiałe. W tym momencie je po prostu aż porozsadzało od tej rdzy. Jedne wyglądają gorzej, drugie wyglądają lepiej, ale niektóre to wyglądają normalnie tragicznie. Koszulki są porozrywane. To akurat jest moja wina. Najprawdopodobniej albo przeszły podczas selekcji, albo po prostu było mi ich szkoda i nie wyrzuciłem. Tak więc jak sami widzicie, nie dawajcie szans ogniwom, jeżeli widzicie, że jest coś z nim nie tak. Definitywnie out z magazynu i do recyklingu, ponieważ no to się zemści Wam później. No jeszcze tu jest taka opcja, że to jest magazyn modułowy, tak? Tu nie ma problemu, wyciągam moduł, wymieniam i to jest zero problemowy temat, ale wyobraźcie sobie, żebyście złożyli magazyn, bo dużo osób tak składa niemodułowo, bo to jest jednak czasochłonne, dużo pracy trzeba na to poświęcić. Składają takie magazyny z pakietów, czyli biorą, tak jak tutaj Wam w przebitce wrzucę. Takie pakiety są na stałe zgrzane i poukładane w jakiś tam system 7S, 14S, jak komu tam pasuje. I wyobraźcie sobie, że w takim pakiecie, gdzie jest ogniw powiedzmy 300, 400 czy 500, no 10 ogniw przerdzewieje. No nie macie fizycznie możliwości ich usunąć inaczej niż najzwyczajniej w świecie rozwalając wszystko w kawałki. No to jest dramat, gdy byście musieli takie pakiety rozwalać, tak? Każdy pakiet rozrywać, rozwalać, niszczyć swoją pracę tylko po to, żeby wymienić tych kilka ogniw. Tutaj ja to zrobiłem w jeden dzień, tą wymianę. Po prostu na tą chwilę w ogóle mi się nie śpieszy. Traktuję to już jako taki zwykły odpoczynek. Robię to już na spokojnie, ponieważ ten magazyn zasila mi dom. Więc tutaj sobie dokładnie wszystko sprawdzę. I tam na bieżąco będę Was informował, jakie są wyniki tego całego serwisu i całej tej modernizacji. Na obecną chwilę mam tak zrobione, że pierwszy szereg jest skończony, drugi i trzeci jest w trakcie dodawania ogniw. A jak wygląda dodawanie ogniw, już Wam pokazuję. Rozkładam sobie na stole tutaj wszystkie pakiety, zostawiam je na 24 godziny i biorę sobie potem miernik, multimetr i sprawdzam napięcia. Jeżeli napięcia na pakietach są powiedzmy takie same, powiedzmy 3,68, 3,67, no nie, 3,65, w takiej tolerancji, jeżeli chodzi o różnicę, uznaję, że pakiet jest w porządku, jak najbardziej ok. Jeżeli na którymś pakiecie spadnie więcej napięcia, powiedzmy będzie 3,60 lub i nawet mniej, oznacza to, że któryś pakiet po prostu ma w środku grzałkę i ona rozładowuje powoli wszystkie ogniwa. To jest taka pierwsza selekcja na upływność ogniw, które są w tym magazynie, w danym szeregu. I potem biorę sobie taki pakiet, sprawdzam. Jeżeli pakiet jest w porządku, nie ma oznak, że coś jest z nim nie tak, biorę go i tak jak tutaj widzicie, dogrzewam siódme ogniwo, bo są to pakiety 6P, w tej chwili będą 7P. Nie rozrywam blaszek, nie niszczę tego po prostu na samym końcu. Dodaję kolejne dodatkowe ogniwo, daję taki pasek z blaszki niklowanej, tak jak był tutaj, czyli 0,2 mm grubości i 8 mm szerokości. I z taką zakładką na dwa ogniwa dogrzewam kolejne ogniwo. I w taki sposób z pakietów 6P robię pakiety 7P. I teraz tak, jeżeli podczas mojej inspekcji trafię na takiego rodzynka, jak tutaj widzicie, że rdza aż rozsadziła koszulkę, tutaj definitywnie
następuje oprócz poszerzenia pakietu z 6P na 7P, dodatkowo występuje wymiana ogniwa. Wtedy, jeżeli występuje taka dodatkowa wymiana ogniwa, to oprócz, jak wspomniałem, dodania kolejnego 7 ogniwa w pakiecie, na samym początku dogrzewam ogniwo z koszulką czerwoną i mam taką informację, że w tym pakiecie był jakiś problem z ogniwem i dlatego właśnie jest ta czerwona koszulka. Dlatego właśnie robię to taką wizualną wymianę koszulek. Będę mógł sobie wtedy zwizualizować, co się dzieje w magazynie już na podstawie samych koszulek. Potem wszystkie te pakiety zgrzane trafiają tutaj na ładowarkę Megacell Charger i jest robiony test. No, ta ładowarka ma maksymalną wydajność prądową 1 A na każdy slot. Ponieważ w tym magazynie obciążenie prądowe wychodzi mniej więcej około 1 do 1,5 A na kieszeń, maksymalnie w szczycie są to 2 A, ale w związku z tym, że są teraz dwa magazyny, więc na tą chwilę będą to dużo, dużo mniejsze obciążenia i zdecydowanie taki test 1 A na jeden pakiet, ładowanie, rozładowanie spokojnie wystarcza. Na sam koniec testu są drukowane etykiety, naklejam i te przetestowane pakiety trafiają tutaj. Znam konkretną pojemność każdego pakietu. Na tą chwilę głównym problemem, jeżeli chodzi o wymianę tych ogniw po dwuletniej pracy, nie są bezpieczniki wywalone, nie są wywalone CID-y w ogniwach. Te ogniwa mają dalej dobre napięcie, one mają normalne napięcie, jak mierzyłem multimetrem, one dalej trzymają napięcie, nie ma w nich żadnej upływności i tak dalej. Jedyny problem, jaki w nich tutaj jest, to jest ta właśnie cholerna rdza. I ta rdza stwarza główny problem, więc uczulam Was, jak budujecie magazyn z ogniw, szczególnie jeżeli nie jest to budowa modułowa, tak jak u mnie, tylko będziecie to zgrzewać, nie odpuszczajcie zardzewiałym ogniwom. Jak zobaczycie gdziekolwiek rdzę, szczególnie jakieś takie wybrzuszenia pod koszulką, uczulam Was, nie dawajcie im możliwości znalezienia się w Waszym magazynie, pożałujecie tego później i będziecie mieli z tym problem. Nauczone doświadczeniem, nie dam więcej szansy żadnym zardzewiałym ogniwom. Jeżeli znajdę cokolwiek, co by wyglądało jak rdza pod koszulką, momentalnie takie ogniwo ląduje na recyklingu, bez sentymentu, bo przede wszystkim ma być bezpiecznie dla Was, a nie dla Waszego portfela i tyle w temacie. Co do testu z ogniw, nie bójcie się, jest dalej prowadzony, tylko troszeczkę w inny sposób. Co 10 cykli ogniwa wracają, mam inną ładowarkę, gdzie są one tam ładowane i rozładowywane i po prostu po 10 cyklach wracają tutaj na ładowarkę do swoich gniazd, w których pracują normalnie od początku testu. Jest robiony test pojemności, spisuję dane i one wracają na drugą ładowarkę i tam są znowu rozładowywane i ładowane 10 razy pod rząd i znowu tutaj wracają, także test trwa ciągle i nieprzerwanie. Jedynie troszeczkę zmieniły się warunki związane z tym, że potrzebuję tych ładowarek na co dzień do testowania potem tych złożonych pakietów. Jeszcze taka jedna sprawa do Was, to jest prośba z mojej strony. Wiem, że obserwujecie kanał, wiem, że obserwujecie grupę. Część z osób się udziela, pokazuje swoje projekty. Dosyć często dostaję zapytania o urządzenia, które kupuję. Zazwyczaj jak nagrywam filmy, po prostu nie mam czasu wklejać linków do miejsc, w którym te urządzenia kupiłem, typu na przykład ten BMS, czy jakiś rozłącznik, czy ten BMS, czy powiedzmy ta ładowarka, falownik, elementy do budowy tej skrzynki, te wyświetlacze, o które dosyć często dostaję zapytania, do pomiaru po DC i wiele, wiele innych urządzeń, jak zgrzewarki czy praski. I taką listę zrobiłem na grupie, dopisałem się do takiego programu partnerskiego. Jest to program partnerski powiązany z AliExpress. Dzięki temu mogę generować tak zwane reflinki dla Was. Jeżeli Wy kupując coś skorzystajcie z takiego reflinka z mojego polecenia, to ja dostaję od tego jakiś tam grosz, odsyp. Wy nie płacicie nic kompletnie dodatkowo. To nie jest tak, że jest to obciążone z Waszego zakupu. Po prostu Wy z tego korzystacie. Byście i tak to kupili, a ja dzięki temu, że korzystacie z tego linku, jakiś tam odsyp dostaję. Jeżeli uzbiera się z tego jakieś fajne pieniądze, mogę kupić powiedzmy jakieś rzeczy do testu na moim kanale dla Was. I myślę, że to będzie z korzyścią dla obu stron. Z jednej strony będziecie mieli listę urządzeń, o które często pytacie,
za zakup których nic nie zapłacicie, a ja dostanę z tego jakiś, powiedzmy, odsyp od programu partnerskiego. Są często promocje, tak jak teraz zbliżająca się na AliExpress, czyli 11.11, dzień singla w Chinach. Jeżeli chcecie coś kupić, a nie ma tego na mojej liście, podeślijcie link. Ja wygeneruję reflinka dla Was i umieszczę go na liście, która jest na naszej grupie na Facebooku. Tak więc z góry dzięki, jeżeli chcecie skorzystać, na pewno wspomoże to przyszłe projekty, które bym chciał lub będę chciał prowadzić na moim kanale. To tyle, tylko chciałem informacyjnie wtrącić. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, rozwincie sobie w opisie filmu. Jest tam link prowadzący na grupę i tam będę aktualizował listę urządzeń. I jeżeli skorzystacie z tego linku, będę bardzo wdzięczny. A więc to tyle w kwestii aktualizacji stanu magazynu pierwszego z Ogniw 18650. Pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Hej!